Wydaje mi się, że no, generalnie sprawiedliwy mecz. No, były dzisiaj dwie dobre drużyny, uważam. My mieliśmy plan na to spotkanie. Raków też zawsze ma plan. Wydaje mi się, że, no, że ciężko było ugryźć, chociaż mieliśmy sytuację na początku. Mieliśmy tą ostatnią sytuację. Szkoda, że nie wpadło. No ale no, mimo wszystko trzeba ten punkt szanować. No, wiadomo, graliśmy tutaj o zwycięstwo do końca, ale Raków też, też grało o zwycięstwo, więc cóż, będzie się rozstrzygało wszystko później. No teraz przerwa, będzie czas też, żeby ci zawodnicy, którzy dzisiaj byli nieobecni, wrócili do zdrowia, wrócili do kadry i czekają nas następne ciężkie mecze u siebie, więc na pewno będzie na czym pracować i mam nadzieję, że będziemy, zresztą jestem pewny tak naprawdę, że będziemy gotowi na te mecze po przerwie i idziemy dalej. Dobrze, to tylko jeszcze szybko o tych zawodnikach, których dzisiaj nie było, bo ci, którzy byli, moim zdaniem nie było widać tego, że kogoś brakuje. No myślę, że to jest siła naszego zespołu, tak samo po meczu z Legią też gdzieś tam mieliśmy braki i potrafiliśmy w Warszawie wygrać, tak tutaj też dawaliśmy radę bez tych naszych ubytków i wydaje mi się, że to jest właśnie taka nasza chyba największa siła, że mamy ten skład bardzo wyrównany, każdy walczy o swoje miejsce w składzie i to procentuje tym jak to właśnie ci teorii zmiennicy wyglądają, bo tak naprawdę to są tacy sami zawodnicy, którzy równie dobrze mogli grać w pierwszym składzie, więc tutaj na pewno to jest siła Pogoni. To jeszcze tylko dla tych nieobecnych dużo zdrowia. Tak jest, myślę, że tak. I dla ciebie również dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Dzięki.